Partnerem audycji jest Microsoft. Będziemy mówili dzisiaj o chmurze, co wcale nie oznacza, że będziemy zajmować się tutaj po raz pierwszy w technologicznie dobrą prognozą pogody, ale chcielibyśmy technologicznie do chmury sobie wejść, rozgościć się tam i zostać na najdłużej. Szanowni widzowie technologicznie pewnie nie potrzebują tego, żeby opowiadać o podstawowych korzyściach płynących z tego rozwiązania, natomiast zastanawiam się Bartek, czy są jeszcze jakieś takie biznesy, które jej Całkiem szczerze nie potrzebują, bo są na tym etapie, że INAF to co mamy. Raczej to będą skrajne przypadki e, i pewnie można je podzielić na jakiś rodzaj biznesowego skrajnego przypadku, który wymaga posiadanie, na przykład centrów, da, centrum e, danych e, w swoim e, obrębie. Być może nawet na wewnętrzny e, użytek. Dosłownie fizyczny, jak jest. Fizyczny, mm. tak, dokładnie, ale to bym powiedział, będą raczej skrajne, e, skrajne przypadki, bardzo niszowe. E, oczywiście druga pula to będą firmy, które nadal ociągają się e, z migracją do, do chmury ze względu na przykład na jakiś dług, rodzaj długu technologicznego albo brak, e, braki inwestycyjne albo związane ze świadomością w tym, e, w tym zakresie. No i oczywiście. Trzecia grupa to są ci, którzy zaczynają, i dla tej grupy wybór związany z tak zwanym deploymentem, czyli po prostu rozwiąza rozwojem rozwiązań w chmurze od pierwszego dnia, mm. to jest jakby oczywisty wybór. A czy to jest tak proste pff, dla mnie, tego, który tylko pyta, bo w ten sposób się czegoś dowiaduje, ale jeszcze nie wie, jak wejdę do chmury, to ja od razu mogę być globalny, a jak nie wejdę, to siłą rzeczy zostaje mi lokalny market? Co, co do zasady, tak. Oczywiście to jest pytanie, czy będziesz w stanie pozyskać globalnie no tak, tych tak, tak, klientów, tak. których będziesz w stanie obsłużyć, i czy opłaca ci się optymalizować na przykład te rozwiązania chmurowe dla. Grupy osób, które mogą być po zupełnie innej stronie y, y, świata. Natomiast z perspektywy rozwoju aplikacji, mówimy o nie wiem, serwisach webowych, mówimy o aplikacjach mobilnych, mówimy o budowaniu i deploymencie na przykład y, y, modeli treningowych dla y, sztucznej inteligencji, no zdecydowanie tak. Dlatego, że po pierwsze ten próg wejścia jest jakby nisko, czyli łatwiej jest wejść i skorzystać już z rozwiązań, które są przystosowane do tej pracy do wykonania, czyli jak szybko możesz uruchomić dany serwis internetowy, kiedy już go napisałeś, i zbudowałeś i uruchomić go po to, żeby był dostępny dla klientów, albo na przykład jaki będzie koszt trenowania modeli sztucznej inteligencji po to, żebyś miał wartość z tych modeli na przykład do wykorzystania w biznesie. No do dzisiaj ten próg, czy też rozwiązania, które są w tym zakresie dostępne, są w cudzysłowie out of the box, mm. tak, dzięki czemu jesteś w stanie z pewnych klocków poskładać sobie to, co potrzebujesz dla potrzeby chwili, oraz też mieć możliwość skalowania się razem z jakby ze skalowaniem się twojej organizacji. Czyli jak rozumiem jest trochę tak, że wchodząc tam do tej chmury, rozglądam się i widzę o podobny biznes jak mój był już wcześniej tutaj wytrenował modela, więc mogę skorzystać z tej wiedzy, która została tam już zrobiona. No, weźmy, weźmy, taki, weźmy taki przykład, w którym masz e, swój serwis internetowy, który gdzieś tam jest hostowany w, w chmurze, obsługuje na przykład klientów e-commerceowych, czyli masz sklep, sprzedajesz mhm. rzeczy, masz bazę swoich klientów, masz dane dotyczące tych e, e, klientów, ale mówisz, ja w takim razie chciałbym zbudować swój silnik rekomendacyjny, e, który zoptymalizuje e, sprzedaż. I pozwoli dostosować tą ofertę lepiej dla klientów. W tym celu postanowisz napisać własny silnik. Możesz korzystać oczywiście z gotowych komponentów, ale powiedzmy, że próbujesz czy tworzysz własny silnik rekomendacyjny, który musisz zasilać danymi. No i masz ogromny zestaw tych danych, więc stwierdzasz, że to w takim razie do zbudowania przewagi konkurencyjnej, która będzie świetnie dopasowywała tę ofertę dla klientów. Dużo lepiej niż moja konkurencja. Postanawiam również zbudować model machine learningowy, który pozwoli mi lepiej dobierać te dane, czy lepiej do, mm -hmm. dopasowywać ten produkt do moich odbiorców i uważam, że będzie to moja przewaga konkurencyjna. Więc już, już po trzech latach. Więc już coś miałeś, <laughs> tak? okay. Już coś miałeś i zacząłeś dobudowywać poszczególne elementy. W tym przypadku na przykład możliwość trenowania mhm. modeli machine learningowych. I teraz gdybyś sam chciał to wszystko robić, no to po pierwsze to jest koszt, po drugie to jest czas. Mhm. Kosztuje wtedy wszystko od energii, organizacji I aż chodzi? po tą energię, którą musisz zapłacić za wytrenowanie danego modelu, które to nie są małe, ponieważ modele AI są energochłonne, tak? czyli jest duży koszt wytrenowania takich, takich modeli z perspektywy zużycia energii. I dokładasz sobie te, te klocki, budujesz w oparciu o te, o te klocki i robisz to w tej przysłowiowej chmurze, ale składasz z różnych narzędzi i ta interoperacyjność pomiędzy usługami wewnętrznymi w chmurze oraz integracją tych usług na przykład z zewnętrznymi produktami, z których skorzystasz, bo być może chciałeś ten silnik rekomendacyjny na przykład wykorzystać, firmę, która już zajmuje się budowaniem i oferuje silniki rekomendacyjne dla e-commerce'u, postanowiłeś to wciągnąć, zastosować swój model i sobie budować. I to jest taki system naczyń połączonych i dzisiaj z jednej strony to jest ogromny potencjał, z drugiej strony dla organizacji to też jest kwestia po prostu decydowania o tym, jak bardzo sprawnymi operacyjnie w w tym wypadku sprawnymi technologicznie organizacjami chcesz być. Bo nawet jeżeli masz dział IT, który mówi kochani no nie dyskutujemy, idziemy tam, to będzie szybsze, tańsze, prostsze, bezpieczniejsze w jakimś sensie też, bo tak ci, którzy sprzedają chmury o tym opowiadają, to jednak muszą być w organizacji ludzie, którzy mają trochę więcej świadomości o tym, do jakiego świata wchodzimy. Prawda? Tak i to, i to jest świadomość, wiesz, to jest połączenie świadomości biznesowo technologicznej. Czyli, tak, czyli od szefa tak, która, do IT. Absolutnie i i w, I w drugą stronę również, tak? Czyli oddziałów e, engineering czy produktowych, czy e, działów e, IT, takich e, typowo e, usługowych czy projektowych, które też muszą mieć wysoki e, stopień świadomości nie tylko technologicznej albo inaczej, bo to jest po, e, niestety popularne wyłącznie infrastrukturalnej, mm. ale również wysoki poziom świadomości technologicznej oraz wysoki poziom świadomości biznesowej, żeby być dobrym partnerem do rozmów, nie tylko o, ta technologia I jest tak, fajna tak, i o, to, to jest kolejna nowinka, którą możemy mają, mieć tak. i inni to mają, inni z tego korzystają, tylko jesteśmy w stanie zrobić ten, ten assessment, zrobić to sprawdzenie, że ten rodzaj technologii rozwiązuje taki problem, ten problem jest bliski naszym klientom albo naszej organizacji, w związku z czym powinniśmy zastanowić się, jak możemy sprawdzić, czy... Jakie kroki musimy wykonać, żebyśmy wiedzieli, że być może ta technologia, czy tego typu rozwiązanie, czy tego typu e, kawałek klocków, który już gdzieś jest dostępny, będzie przez nas do wykorzystania i będzie miał określony efekt. Czyli szybciej, jak rozumiem, powinno być taniej może być e, i próg wejścia dla osób marzących o zrobieniu czegoś też e, nie był tak nisko jak e, kiedykolwiek. Szybciej na pewno e, próg e, jest niżej. E, co nie oznacza, że jest łatwiej z punktu widzenia na przykład pozyskania talentu do organizacji, mm. no bo ktoś to również robi i ten aspekt edukacyjny i aspekt talentu w organizacji jest bardzo um, istotny, czyli za każdym tego typu projektem czy tego typu wdrożeniami. Aspekt edukacji pracowników jest jakby nierozłączny, czyli to nie jest kwestia tylko i wyłącznie, a to jest nowy projekt no, no, no. i nowa technologia, którą chcemy w organizacji, tylko za tym idzie również proces edukacyjny pracowników i nie wyłącznie szkolenia dla zespołu IT, mhm. tak, tylko dla ludzi, którzy będą wykorzystywali tego typu technologie na różnym poziomie świadomości. Czasami to musi być świadomość wysoce ekspercka, czasami tylko i wyłącznie świadomość, jak coś działa i dlaczego mhm. działa w taki, w taki sposób. Oby nie zepsuć, bo tak naprawdę też bardzo często, kiedy mówi się o tym szybciej, taniej, zobaczcie, będzie bliżej, będziemy mogli wejść, wyjść w modelu subskrypcyjnym, więc nie musimy od razu kupować 100%, możemy kupić mniej. Natomiast sam fakt wysyłania też danych świadczy o tym, że im większa będzie wiedza w organizacji, tym Siłą rzeczy te wysłane dane będą bezpieczniejsze. Tak, przymczym taniej nie musi być zawsze, czyli mhm. czasami koszt to na przykład może być wyższy, i nie mówimy o koszcie inwestycyjnym, tylko koszt utrzymania może być no tak. wyższy, ale upside w postaci tego jakby dodatkowych przychodów wynikających z mhm. wdrożenia określonej technologii będzie po prostu wyższy niż ten mhm. powiększony koszt, tak? I wtedy ta inwestycja dalej, dalej ma sens. Przez w bardzo wielu projektach. Patrzy się wyłącznie przez pryzmat kosztów, czyli czy jeśli to zrobimy, to coś będzie taniej. Ale to nie zawsze jest dobry framework do podejmowania e, decyzji, bo czasami e, może być drożej, ale zwrot z inwestycji e, w postaci przychodów, satysfakcji klientów, poprawy marży może być e, w określonym czasie dużo, dużo lepszy. I też trzeba pamiętać, że dla wielu organizacji e, to jest inwestycja, czyli ten koszt początkowy może być wyższy, ale z czasem, na przykład później, może być mniejszy. Problemem jest to, że dla wielu organizacji, które są Opieszałe tak, w podejmowaniu decyzji, mhm. nie podejmowanie decyzji w zakresie wdrażania nowych technologii z czasem staje się najpierw coraz droższe, ponieważ koszt niepodjęcia mhm. decyzji również kosztuje. Po pierwsze, też jest decyzją. Po drugie, kosztuje. Z czasem ten koszt jest coraz większy i teraz dla wielu organizacji z czasem prze, yy, przekształca się w koszt egzystencjonalny, tak, czyli, czyli krytyczny. Czyli czy mhm. Nie podjęliśmy decyzji o tym, żeby wdrożyć określone rozwiązanie czy technologię. Ponieważ nie zidentyfikowaliśmy mm. potrzeb klientów, albo na przykład nie chcieliśmy wydawać no na tak. to pieniędzy, jakoś to będzie i tak dalej, i tak dalej. Dwa lata później okazuje się, że jednak to była błędna, błędna decyzja przespaliśmy. Postęp technologiczny jest w zupełnie innym miejscu. A czasami dla tych organizacji, którym jest w stanie się to upiec, może się okazać, że na przykład przeskoszenie o jedną generację jakiegoś rozwiązania technologicznego od razu będzie lepsze. Tak? Czyli przespaliśmy coś, ale mhm, być może jeżeli względnie przeszliśmy przez ten etap i się udało, tak? a wielu organizacjom się nie udaje. Mhm. E, to być może kolejne rozwiązanie, które już jest na horyzoncie, może być dobrym, dobrym rozwiązaniem. Więc to wyczucie tempa też jest ważne, dlatego że dla wielu projektów technologicznych w organizacjach po pierwsze organizacje mają wyporność przyjęcia określonej ilości zadań i rozwiązań w, w czasie. Druga kwestia jest też taka, że zbyt wiele zmian technologicznych jednocześnie może zaburzać istniejące procesy pracy, a to jest jednak tak, że zmiana technologiczna musi być zawsze jakby iść równolegle z zmianą i kwestionowaniem procesów, które się dzieją w organizacji, bo samo wdrożenie technologii bez zakwestionowania procesów, które się dzieją w organizacji jasne. raczej nie będzie miało sensu. Jasne, jasne. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda ten świat chmurowy dzisiaj, jak może wyglądać za moment, bo przed nim też jest sporo wyzwań. Chmura teoretycznie jest najbardziej pojemną, jaką można sobie wyobrazić, ale też ma swoje ograniczenia. Jak one wyglądają dziś, jak będą wyglądały w przyszłości, o tym za chwilę porozmawiamy. Michał Furmankiewicz, Country Engineering Lead w Microsoft. Doświadczony architekt i lider zespołu. Przez ostatnie 10 lat pracował z różnymi technologiami chmurowymi na rynku. Pomaga klientom zrozumieć chmurę i wprowadzić ją do biznesu skutecznie, czyli żeby nie tylko dział IT był zadowolony, ale żeby biznes widział w tym korzyść dla siebie. Dziś Michał skupia się na globalnym rozwoju chmury, szczególnie w regionie Poland Central. Michał Furmankiewicz, Country Engineering Lead w Microsoft. Kiedy dzisiaj, Michał, przychodzisz do klienta i mówisz, słuchaj, opowiem ci o chmurze, to już wie, o co chodzi? Czy to są dalej takie osoby, które mówią, prognoza pogody mnie nie interesuje? I tak, i tak. Byłem zaproszony gdzieś do radia, ale nie, już dzisiaj wszyscy wiedzą, co to jest chmura w biznesie. Absolutnie. I co to jest tak naprawdę? Gdzie ona się dzisiaj przydaje i na ile skala biznesu przestała mieć znaczenie? Jest, zawsze było, jest takie pytanie, jak wytłumaczyłbyś to dzieciom. Mhm. Ja myślę, że dzieci to dzisiaj lepiej rozumieją niż dorośli. Jak korzystasz z telefonu, to cały ten backend gdzieś musi być. Jak korzystasz z aplikacji webowej, to gdzieś te obliczenia są. Jak grasz w grę w Xboxa, więc chmura to tak naprawdę ogromne centra danych, które tworzą te usługi, które pozwalają ci czerpać korzyści biznesowe z usług IT. Kropka. Jak one są robione, jak są dostarczane, to nie jest Twoja sprawa. Ty korzystasz z efektu biznesowego, a cała reszta cię nie powinna po prostu interesować. Skala biznesu ma znaczenie, czy już nie? Już nie ma. Ja sam miałem firmę 30-osobową, pracowałem z firmą 5-osobową, pracowałem też z ogromnymi firmami. Każda z nich może skorzystać z chmury i każda znajdzie coś w niej dla siebie. Mhm. Czy skala już mówiliśmy? Nie ma znaczenia, ale tak. czy rodzaj działalności ma znaczenie? I też nie, dlatego że my dzisiaj widzimy chmurę, która pomaga z jednej strony szpitalom, z drugiej strony jeździcie tramwajami, panowie, to tramwaje w Warszawie są optymalizowane za pomocą rozwiązań chmurowych. Ale... ale kursowanie? Tak, kursowanie. Na przykład rondo Mokot przy Mokotowskiej, one są optymalizowane, jeżeli chodzi o pozycję i tak zwana zielona linia jest przeliczona w chmurze w Microsoft Azure. I o tym tramwaje warszawskie nawet głośno mówią. Zaoszczędziły tylko na jednym skrzyżowaniu prawie 200 tysięcy złotych na prądzie, ponieważ potrafią tą zieloną linię lepiej, lepiej zoptymalizować. Także dzisiaj tak mm. naprawdę nie ma takiego miejsca w biznesie, w którym chmura jakoś tam nie pomaga. Oczywiście, są jakieś skrajne sytuacje. No, 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 no ale to to jakby jest minority tego. Ma. Z perspektywy twojej Bartek, jak patrzysz na tego typu rozwiązania, to jest spore, nowe pole do popisu dla tych, którzy przychodzą z pomysłem na biznes. To jest mniejszy próg, czy niższy próg do rozpoczęcia. Czyli, tak. wiesz, jak ja wiele, wiele lat temu, pierwszy raz budowałem jakieś swoje rzeczy. To oznaczało, że albo ten przysłowiowy serwer był na komputerze w domu, mm. i on to zbyt wielu rzeczy się wtedy nie nadawał. Druga opcja. To była sytuacja, w której jeździłeś do serwerowni, gdzie hmm. ten serwer fizycznie być może wykupiłeś albo dzierżawiłeś, ale musiałeś sobie go skonfigurować, poustawiać, więc siedziałeś raczej z książką i metodą prób i błędów, tak. robiłeś wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do uruchomienia usługi czy tej, tej strony internetowej, która będzie funkcjonowała w, w internecie. I te aplikacje, czy te strony internetowe, 20 lat temu były. Prostsze w budowie, mniej złożone, mniej zależności, a dzisiaj, kiedy potrzebujesz to postawić, to bardzo często, po pierwsze, o tym nie myślisz, o tych szczegółach, ponieważ one są one zautomatyzowane i raczej to jest ileś checkboxów, które możesz zaznaczyć po to, żeby mieć prekonfigurowalne tak. środowisko do, e, hmm. do pracy. I to ci oferuje, wiesz, ten niższy próg wejścia, czyli łatwiej jest zacząć, no ale później oczywiście sky is the limit, tak? No bo to, co e, e, kiedyś oznaczało raczej dokładanie kolejnych raków w szafie serwerowej e, gdzieś pod jakimś dużym e, miastem, dzisiaj po prostu oznacza, że razem ze wzrostem popularności obciążenia na przykład twojej usługi serwisu mm -hmm. internetowego czy jakiejkolwiek innej aplikacji po prostu kolejne możliwość działania nie jest zablokowana przez brak wydajności tego, co już masz, tylko możesz się łatwiej skalować. Kiedyś bardzo popularna taka sytuacja, że jeżeli twój produkt został internetowy, został przedstawiony w telewizji, to tak. miałeś ten czas na dojazd do, 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 do serwerowni, żeby spróbować coś z tym zrobić, ale i tak się nie I udawało. Się udawało tak. Dokładnie tak. A w przypadku rozwiązań w, w chmurze, czy, czy powiedzmy generalnie, że biorąc nowoczesne te centra danych, te data center jako takie obiekty do jakby przechowywania tych systemów e, e, komputerowych i, i hostingu, ale też nie tylko. Generalnie, hmm. że biorąc mocy e, obliczeniowej do różnego rodzaju usług, no to dzisiaj ten próg wejścia jest dużo niżej. Choć podejrzewam, że nie chodzi tylko o rozmiar i o to, że kiedyś to było duże, trzeba było książki, żeby sobie samemu to postawić, a dzisiaj masz i nie masz. Jakie jeszcze korzyści dla, powiedziałeś właściwie każdego biznesu? Czy to są tramwaje, czy to jest sklep spożywczy, w jakiejś tam sieci, czy to jest firma robiąca gry? Te korzyści są dla mnie naturalne. Natomiast co jeszcze poza tym, że to się zminiaturyzowało, że to stało się tańsze, czyli generalnie bardziej dostępne z tego płyną? Ja myślę, że dzisiaj taki ważny czynnik, który wszystkie firmy chcą mieć, to jest wpływ na klimat i zieloność tego, co my dostarczamy. To już są bardzo techniczne kwestie, mm -hmm. ale chmura jest mniej więcej o 80% lepsza, ciekawsza z perspektywy zostawiania takiego tak zwanego carbon footprint. To jest jeden z elementów, jest dużo bardziej efektywna energetycznie, czyli możemy się bardziej skalować, mniej pobierając energii z, z gridu energetycznego. To są mówię, techniczne rzeczy, ale dzisiaj weźcie duże banki, one mają wszystkie wpisane w swoją strategię z dbanie o środowisko. I to jest jakby jeden z elementów. Ale drugi, moim zdaniem, z elementów to jest to, czego, o czym my często nie rozmawiamy. Cloud to są też usługi. Przeszło 300 usług, więc ja nie muszę każdej wyna wynajdywać od początku. Więc, jeżeli chcę użyć gotowej, to jest, to jest ten drugi aspekt. No i trzeci, jaka jest ta wartość dla biznesu? Ja myślę, że też jest to, że dzisiaj bardzo wiele biznesów jest punktowych. My kiedyś prowadziliśmy. Może inaczej. Kiedyś nasze projekty trwały 2-3 lata. Dzisiaj często projekt trwa 3 miesiące i po 3 miesiącach nikt już o tym projekcie nie pamięta. Nikt nie będzie pod 3-miesięczny projekt kupował infrastruktury. Dla takich rozwiązań mura jest też bardzo naturalna i bardzo wiele takich miejsc jest. Trzeba pamiętać o dwóch aspektach. Pierwszy jest taki, że infrastruktura też się deprecjonuje w czasie. Tak. Tak, czyli koszt utrzymania, w szczególności fizycznych urządzeń, nie będzie dla każdego. To nie jest tak, że nie jest dla każdego, ale... Dla wielu firm generalnie nie będzie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestycji. Plus, do tego mamy do czynienia z jednym z kluczowych aspektów, który bardzo często będzie jednym z najdroższych, zarówno jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, jak i o konsekwencje niewydania tych pieniędzy, mm. czyli cyberbezpieczeństwem. Dlatego, że razem z jakby bezpieczeństwem tych centrum danych, tych data centers mówimy zarówno o zgodności z przepisami i wykorzystaniu tych danych, ale mówimy również o większość tych data centers za, zawiera dane wrażliwe, dane poufne, dane, które mogą być atrakcyjnym celem z punktu widzenia ataków i też łatwiej jest je zabezpieczyć w takim centrum danych niż w rozwiązaniach, gdzie być może robimy to Sami, mhm. być może robimy to przy okazji, być może nie jest to priorytet numer jeden dla e, organizacji. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz a propos bezpieczeństwa. Wojna na Ukrainie zaczęła się w lutym tamtego roku, ale tak naprawdę ataki na infrastrukturę bankową, czy infrastrukturę bankową też w Polsce, zaczęły się w grudniu. Wtedy już wiedzieliśmy, że tak naprawdę jest to prawdopodobnie początek tej całej zabawy, niestety trudnej. I w, przy tego typu skalach, przy tego typu atakach nie jesteś często w stanie osiągnąć tego poziomu ochrony w swoim centrum danych ze swoją ograniczoną liczbą osób. Dopiero może to zrobić dla ciebie duży provider, który ma odpowiednią moc i ludzi, i kompetencje. I to jest myślę, że też ważne, szczególnie, że na przykład zdarzały się próby szyfrowania danych medycznych na NHS-u w Wielkiej Brytanii. W chmurze można się takich rzeczy, można takie rzeczy uniknąć. Właśnie, bo powiedziałeś banki, tak, to jest tak. jeden z odbiorców chmury dzisiaj i to jest też taki... Taka część gospodarki, czy taka część biznesu, mhm. która tych danych wrażliwych ma sporo? Szpital, tak. Ale druga, druga, tak. i pewnie chętnie o tym porozmawiam. Na ile dzisiaj kiedyś coś, co było blokerem, czyli tak. panie, mamy takie dane, że nigdy chmura, nie? Albo przynajmniej część musimy mieć u siebie. Na ile dzisiaj przestali się tego bać? Na ile to, o czym mówi Bartek, czyli to będzie bezpieczniejsze tam mhm. niż tu, jest oczywiste. Ja myślę, że jakbyśmy zapytali bezpiecznika, osobę, która pracuje w cyberbezpieczeństwie takiego banku, to ona nie postawi takiej jednoznacznej linii pomiędzy tym, ale doskonale wie, że poprzez standaryzację, poprzez wykorzystanie technologii jest w stanie na pewno rzeczy się bardziej, łatwiej zabezpieczyć w środowiskach chmurowych. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, w środowiskach chmurowych są też takie technologie, które dzisiaj ci pozwalają szyfrować dane, nawet jeżeli są przetwarzane przez procesor. Cały confidential computing, czyli, teoria, czyli, czyli technologia, która pozwala zabezpieczyć się nawet przed błędami procesora, które dwa lata temu były bardzo... Bardzo, bardzo powszechne. Więc my mamy dostęp do nowych technologii, które wcale nie tak łatwo od razu mieć następnego dnia u siebie w firmie. Więc z tej perspektywy, tak, jest to naturalny krok, że również takie instytucje. Szukają tam metod zabezpieczenia swoich najbardziej kluczowych danych, a prawo dzisiaj temu nie przeszkadza. Prawo już od jakiegoś czasu mówi, co trzeba zrobić, żeby dane medyczne czy dane bankowe, nawet klientów, przechowywać w chmurze, niekoniecznie nawet w Polsce, tylko właśnie poza Polską. Macie, masz, Bartek, Michał, takie przykłady biznesów, które wchodząc tam mhm. nagle okazało się, że pf, możliwości są nieograniczone. Tak, no nawet z polskiego podwórka, nie podając nazw, biznes e-commerce, dla niego jest naturalny sposób globalizacji, wyjściem ze swoimi usługami poza, poza Polskę. Co więcej, cała tematyka związana ze sztuczną inteligencją i na przykład profilowaniem klientów, czy optymalizacją koszyków, czy optymalizacją wykorzystania, to są te miejsca, gdzie te projekty normalnie by nie powstawały, a powstają w środowiskach chmur publicznych, albo przynajmniej tam powstają dużo łatwiej. To jest jakby drugi taki element. Są też firmy, które tylko dzięki chmurze urosły, czyli są małe, jeżeli chodzi o liczbę osób. Na przykład firma z Brazylii, która to, co robi, to wizualizuje w 3D budynki, ale w taki sposób, żeby architekt z dowolnego miejsca na świecie mógł projektować. Rozwiązania tego budynku. I oni korzystają z chmury po to, żeby te wszystkie swoje ogromne wizualizacje rozsyłać po całym świecie. Inaczej by nie byli w stanie tego zrobić. Więc to jest też szansa na to, żeby firma niewielkoosobowa o niewielkim kapitale zbudowała biznes globalny dzisiaj. Czyli to dzisiaj jakby cloud sky is the limit? Też równa się sky is the limit? No bo w szczególności z perspektywy optymalizacji i to takie mm. optymalizacji takie rzeczy, które z pozoru, z pozoru mogą się wydawać nieistotne, ale w skali mają ogromne znaczenie, dlatego, że jest jakby wiele technik takich optymalizacyjnych z perspektywy data center, tak? Jest wirtualizacja, tak? Czyli uruchamianie jakby wielu aplikacji i obciążeń na jednym fi fizycznym serwerze po to, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie mm. na przykład na sprzęt, co automatycznie oznacza oszczędności. Jest coś takiego, co się nazywa Konsolidacją, czyli połączenie wielu serwerów fizycznych lub na przykład pamięci masowej, taką w jedną logiczną całość, po to, żeby znów zmniejszyć liczbę potrzebnych urządzeń. Mamy do czynienia z optymalizacją samego na przykład serwera ze względu na przykład na lokalizację funkcji. Mhm. Tak? Czyli mamy użytkowników, którzy, nie wiem, mogą być po drugiej stronie globu, i chmura pozwala na to, żeby na przykład nasza wirtualna maszyna znajdowała się bliżej fizycznie, Klienta. bliżej klienta po to, żeby ten czas od pytania był maksymalnie krótki. A na przykład we wspomnianym przypadkach e-commerce'owych każda milisekunda mhm. tak, opóźnienia przekłada się na bardzo konkretne straty finansowe w skali. To jest tak 0,00x sekundy. Czasami przekłada się na dziesiątki albo setki tysięcy dolarów perdane opóźnienie. To postaram się dla naszych szanownych widzów być tym adwokatem diabła, tak a osobą, jest. która nie tylko udaje, że pewnych rzeczy nie wie na potrzeby zrozumienia, ale bo nie wie. Dlaczego to musi być bliżej mnie, żeby było szybsze? Skoro jest chmura, czyli jest wszędzie. No chmura nie jest wszędzie. Mamy te 60 kilka regionów, te 60 kilka miejsc, w których stoi przeszło 4 pięć milionów maszyn fizycznych. Tak jak kupujesz na przykład na święta prezenty dla dzieci, chciałbyś, żeby twoja strona po prostu odpowiadała szybko, żeby to zamówienie rzeczywiście się wydarzyło, nie chciałbyś czekać minutę na, na odpowiedź strony, dlatego tego potrzebujesz, no i my cały czas rozbudowujemy tą infrastrukturę, no jak powiedziałem, w 65 miejscach na świecie już jesteśmy, no i budujemy dalej właśnie, żeby być, tak jak Bartek powiedział, bliżej klientów, bliżej biznesów i też odblokować pewne biznesy, bo jednak ta lokalizacja danych, tak certyfikacje, to ciągle ma znaczenie dla niektórych naszych klientów. Certyfikacja, czyli? E, zgodność. Zgodność na przykład ze standardami Standardami ISO, standardami c -Star, tak jak z bankiem. Idziesz do banku, bo bank ma licencję, i tylko przez tę licencję ufasz, że ten bank jest, jest, jest dobrym kontrahentem do współpracy. I tak samo ufasz chmurze, bo ona przeszła 100 certyfikacji i wiesz, że inne firmy za ciebie zweryfikowały, że ona jest bezpieczna, zgodna z tym, jak przetwarzasz dane i możesz z niej bezpiecznie korzystać. To mhm. też jest bardzo istotne dla klientów. Mówiliście o. No. Dwa przykłady od strony, od strony klienta i od strony przedsiębiorstwa. Tak? Od strony przedsiębiorstwa może mieć do czynienia na przykład z sytuacją kosztową. Czyli w momencie, kiedy twoje data mm -hmm. center, czy chmura, z której korzystasz, na przykład, jest, jest umieszczona w kraju na przykład o wysokiej cenie energii, mm -hmm. to koszt tego rozwiązania będzie dla Ciebie większy. Tak? Może się okazać, że na przykład chmura umieszczona w kraju obok twojego klienta będzie na przykład rozwiązaniem tańszym. Natomiast to jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa, bo można by tam szereg jakby aspektów wymienić, ale to jest jeden z przykładów, tak? Kolejnym, być może też istotnym, albo często, ale też często pomijanym jest tak zwany disaster recovery, mhm. tak, W chmurze. Co się dzieje, jeżeli twoje data center jest wyłącznie jedno, byłoby, tak? Wyobraź sobie taką sytuację, ale nagle się okazuje, że rejon, w którym masz swoje data center jest na przykład objęty konfliktem zbrojnym. Jakie jest ryzyko wtedy, jak wysokie jest ryzyko utraty danych, po to między innymi potrzebujesz rozwiązań w chmurze. Od strony klienta musisz też patrzeć na ten tak zwany performance, nie? czyli masz swój dostęp do internetu jako użytkownik, mhm. jako konsument, no i powiedzmy, że masz dobre łącze internetowe, które pozwala ci swobodnie surfować internet, ale Twój dostawca na przykład e commerceowy ma słabą wydajność swojej usługi. Wchodzisz na tą stronę i oczekujesz na przykład 30, 30 do 60 sekund ładowania się tej strony. Być to może myślę, całość, tak długo, <grym> to, całość nie jest załadowana, i tak dalej i tak dalej. I Nie wynika to i wyłącznie tylko i wyłącznie na przykład ze słabej jakości pisanego kodu w rozw rozwiązaniu aplikacji, ale też jakby czegoś, co się nazywa latency i bandwidth, tak? Czyli czasu odpytania i przepustowości tego odpytania. I jak sobie kojarzy jakby, będziesz miał tą metaforę wody płynącej przez, przez wąż. W momencie, w którym odkręcisz wodę, w pewnym momencie doleci do końca tego węża i otrzymasz to z powrotem i ta odległość pomiędzy jednym a drugim i czas płynięcia tej wody jest istotna. No tak. W pewnym momencie możesz stwierdzić no nie ma wody, tak? I w tym wypadku ta strona ładuje się zbyt długo, coś jest nie tak, wyłączam, zmieniam na przykład na inne rozwiązanie i kupuję po prostu mój produkt na przykład gdzieś, gdzieś indziej. I w szczególności w biznesach e-commerce'owych, tak? Tam ta optymalizacja jest robiona do wielokrotnego miejsca po, po przecinku, jeżeli chodzi o, o sekundy, mhm. dlatego że jest za każdym razem e, ma ogromny wpływ na konwersję w przypadku użytkowników końcowych, czyli konsumentów. Ale nie tylko, bo zobaczcie nawet takie branże bardzo, bardzo tradycyjne, bym powiedział, wytwórcze. Często zbierają bardzo dużo danych tam, gdzie powstaje produkt, tam, gdzie jest produkcja, ale maszyny obliczenia realizowane są w chmurze. I tak jak szybko ten model odpowiada, tak możemy lepiej optymalizować naszą produkcję. Więc tych przykładów jest, jest całe mnóstwo, w zasadzie w zależności od tego, co wybierzemy, jest jakiś do podania. Ja myślę też, że jest jeszcze jedna rzecz, bo my często bardzo mówimy o chmurze jako zastępstwie data center. A bardzo wiele projektów, które my robimy, to są projekty, które wcześniej w ogóle nie, nie powstawały albo powstały tylko dlatego, że można je było w chmurze zrobić. I to jest też ciekawe, że ten biznes jest jakby addytywny do tego, co naturalnie robimy mimo wszystko. Powiedziałeś, że kiedy się wchodzi do chmury, tak. to nie tylko przestrzeń do rozwoju biznesu tak. jest, ale też aplikacje. Aplikacje w rozumieniu jakim? To znaczy, co one są w stanie temu biznesowi dać, mhm. kiedy on już w tej chmurze jest, myśli sobie, no dobra, obiecywali, że to jest spora zmiana. Mhm. E, taki najprostszy, najprostszy przykład, który często widzimy e, u klientów, to aplikacja dzisiaj, którą mam u siebie w Centrum Danych zbiera masę aplikacji, których nie masę danych, których nie analizuje. E, pierwsze projekty są bardzo często projekty datowe. Analiza danych pod kątem czy optymalizacji koszyków, tak jak powiedziałem, czy optymalizacji produkcji, czy optymalizacji zachowań, tak jak z tymi tramwajami, o których żeśmy rozmawiali. Czyli to jest jeden z elementów. Czyli cały ten obszar analizy danych, machine learningu, sztucznej inteligencji, to jest jeden z obszarów. Drugi z obszarów to jest możliwość skalowania się i dopasowania do tego, jak jest tak naprawdę użycie. Pamiętam, słuchajcie, jak gdzieś czarny piątek dwa lata temu, kiedy zadzwonił do mnie klient, którego migrowałem do chmury i powiedział tak, Michał, płacę dwa razy więcej za to, co żeśmy razem zrobili, ale pierwszy raz przeżyłem czarny piątek. Mój szef jest szczęśliwy, bo normalnie o 12 padałem. Pierwszy raz zwróciłem uwagę na to, że czarny piątek brzmi po polsku pejoratywnie, <grym> natomiast w biznesie Black Friday zawsze znaczy nadzieję. <grym> ale dla, dla wielu firm z punktu widzenia sprzedaży do konsumentów tego typu Pół dni w roku, no tak. w szczególności jeżeli mówimy o, o, o tej tradycji, nie tylko Black Friday, ale w szczególności w Azji, zazwyczaj to jest 90-95% przychodów tak. całego roku. Więc w, w tym momencie, jeżeli padniesz tego no tak. dnia. Tak? W ogóle. To szanse na to, że, że zrobisz wynik w danym roku, no, po prostu to się nie uda, tak? mhm. Stąd między innymi jakby istota w ogóle utrzymania mhm. i skalowalności tych, tych procesów. Ale weźmy polski przykład jeszcze jeden. Słuchajcie, scoring kredytowy, pewnie macie kredyty na różne rzeczy. Bank najchętniej by przeliczał scoring kredytowy dla klientów codziennie, ale to jest bardzo droga operacja, więc często robi to raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Są takie banki, które robią to kilka razy w miesiącu. I słuchajcie, dzięki tylko temu można zwiększyć konwersję um, kredytów, czyli oferty, które zamieniają się na umowy. To jest też realny mm -hmm. zysk dla biznesu, który właśnie dzięki chmurze, dzięki skalowalności moglibyśmy dowieść. Wrócę na chwilę tak. do tego Black Friday, yy, kiedy ktoś mówi: No, potrzebuje na ten właśnie piątek dużo miejsca mm -hmm. u ciebie, ale potem nie. No tak. To ja i ty mnie nie, 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 nie kasujesz no, za to? E, znaczy oczywiście, jak ty potrzebujesz więcej, to cię kasujemy tak, za to, co ale... potrzebowałeś. Ale po dwóch dniach mówisz dzięki Michał, no. idę dalej. No to okej. Okay. Poprzez tą skalę, którą my mamy, my możemy te piki wielu klientów sobie rozkładać i kiedy jedni klienci nie korzystają, być może inni skorzystają, okay. tak? I to jesteśmy w stanie optymalizować. Ale ta ilość miejsca w sumie jest ograniczona jakoś, nie? Się oczywiście, możesz... że jest ograniczona. Hmm. Natomiast właśnie ta skala, my zawsze oczywiście budujemy po to, żeby na takie piki się przygotowywać. To nie jest tajemnica, mistrzostwa. Most świata w katarze, były strumieniowane z chmury. Region cały powstał w katarze, żebyśmy te mistrzostwa strumieniowali. No i Optymalizowaliśmy to, co dostarczaliśmy podczas mistrzostw, właśnie do tej skalowalności. Także my jesteśmy takie rzeczy gotowi po prostu. Ale widzisz, doszliśmy do tego momentu, myślę, o którym niewielu, wchodząc w temat chmury, wie, wie tak. czyli że ona jest skończona w jakimś sensie. Tak, w jakim ty sensie, możesz tak dobudowywać kolejne centra i w ten sposób będziesz ją powiększał. Ale... My mówimy tak, że z perspektywy pewnego klienta, jak genera mm -hmm. chmura jest nieskończona. Z perspektywy naszej, oczywiście, no, ma fizyczne no limity, bo to dalej są centra danych. Aczkolwiek też ważna rzecz, my nie budujemy ich tak samo, jak klienci je dzisiaj budują. Dla Dlatego, że w naszej skali nam by się to raz nie opłacało, a dwa nie jesteśmy w stanie zachować tej skali stosując te same metody działania, które stosują klienci. Więc to nie są takie centralne dane, które znacie. Z... Ty, jak będą wyglądać za chwilę? No bo właśnie wyobrażam sobie no od tego Bartka jadącego z książką pod Warszawę, żeby tam zbudować sobie serwer, żeby przetrwał jego pierwszy pomysł, do tego jak to wygląda dzisiaj. Ale pójdźmy dalej. To znaczy, jak one za chwilę mogą wyglądać, kiedy wiemy, że właśnie one same też mają zostawiać jak najmniejszy ślad tak. węglowy, jak najmniejszy ślad wodny także, tak. czyli sposoby chłodzenia są tutaj skrajnie ważne. Co jeszcze będzie się w nich zmieniało, żeby one odpowiadały na czas? Mhm. Znaczy to jest cały szereg elementów. Z jednej strony redukcja zużycia energii poprzez zastosowanie innych procesorów, innych metod chłodzenia, na przykład poprzez płyn, który paruje w tych centrach mhm. danych. Zastosowanie wody opadowej, na przykład w Szwecji zbieramy kilka milionów litrów wody opadowej którą wykorzystujemy do chłodzenia tych urządzeń. szczówkę. deszczówkę. szczówkę po prostu. Zresztą w Polsce też ją wykorzystujemy. Moja matka na działce też, choć e... jeszcze nie ma chmury. Słuchajcie, wykorzystujemy chłodzenia diabetyczne. Coś, co wymyślili Persowie 4,5 tysiąca lat temu. Czyli my przez te serwery przepuszczamy drobinki wody, która powoduje wychłodzenie i korzystamy z normalnego powietrza zewnętrznego. Ale idziemy krok dalej. Ehm, na przykład teraz zbudowaliśmy kilka projektów podwodnych data center. I to, to, jest, to są projekty badawcze, ale tam osiągamy jeszcze mniejsze zużycie prądu, mniejszą utylizację tych serwerów, możemy ich dłużej używać. I co więcej, też ciekawy fakt, one są bezobsługowe, więc możemy dostarczyć chmurę tam, gdzie jej nie ma, na przykład wybrzeża Afryki. Mhm. Więc tu jest bardzo dużo innowacji. Ostatnio projekt Silica, gdzie na dosłownie takim kawałku szkła jesteśmy w stanie zapisać 7 petabajtów danych. To jest no, bardzo, bardzo dużo w każdym bądź razie to jest coś, czego dzisiaj też nie mamy. To są, to są tego typu projekty, tak? Więc to jest właśnie to miejsce, gdzie tej dużo innowacji powstaje. Czy dzisiaj propos innowacji to jest tak, że skoro firmy albo ludzie tacy jak. Kiedyś wiedzą, że właśnie nie, muszą mogą zdjąć sobie z głowy ten obszar potrzebny do tego, żeby ten pomysł stał się faktem, to to jest. Y y y to jest fajna, fajna zmiana, fajny przełom, bo przede wszystkim może zainwestować tą energię gdzie indziej. może no tak? Możesz hmm. zacząć zamiast spędzić 6 godzin w serwerowni, to nie jest tak oczywiście, że nie trzeba konfigurować, tak? no bo to jest jakby istotne, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy na przykład kwestii machine learningowych, tak? czyli mhm. algorytmów, budowanie, trenowanie i deployment na przykład modeli machine learningowych, tak, uczenia maszynowego, no wymaga Pracy okay. jest ML Engineer, który pracuje nad tym, eksperymentujemy, no ale on nie musi konfigurować, w sensie fizycznie konfigurować, stawiać tych serwerów po to, żeby trenować sobie w chmurze swoje modele może skupić się na jak najlepszym przynoszeniu wartości. To jest po prostu lepiej, zain lepiej zainwestowana energia z perspektywy przedsiębiorstwa. No ergo na koniec powinny powstawać dzięki temu lepsze produkty oraz powinny powstawać więcej produktów, dlatego że, tak jak wspominaliśmy na początku, ten próg wejścia będzie niżej, więc to oznacza, że więcej osób może spróbować skorzystać z, z danej usługi. I rozumiem, że też ten element, który jest ważny, szczególnie na początku pewnych projektów takiego powiedzmy MVP, że ja mogę w tej chmurze popróbować pewnych Rzeczy i zobaczyć, ile ja miejsca u Ciebie potrzebuję, jakich aplikacji od Ciebie potrzebuję i tak dalej. I co więcej, nie musisz mi mówić, ile tego miejsca potrzebujesz, bo ja jestem w stanie mm. się przygotować na ten wzrost. I to, za Bartek powiedział, myślę, że jest super istotne. Dzisiaj coraz więcej rozwiązań tworzonych jest nie przez ludzi technologicznych, dzięki obniżonemu progowi wejścia, dzięki pewnej prekonfigurowanej sytuacji. Oni nie muszą tego wszystkiego robić samemu i dzięki temu mogą tworzyć produkty szybciej i po prostu je dostawać. Choć fascynuje mnie też jeszcze jedna rzecz i ona często przy okazji chmury mm. się pojawia, czyli. Y Firmy mówią, o właśnie, my mamy dużo danych, ale do tej pory nie mieliśmy człowieka, który by je zrozumiał. To jest naprawdę pierwsza, naj, najpierwszejsza aplikacja, którą firmy biorą i zamawiają, żeby zrozumieć, co ich dane mówią o ich biznesie? To jest niekoniecznie, niekoniecznie zawsze, bo też są to projekty trudne. Trzeba te dane oczyścić, no tak. trzeba je przygotować, trzeba mieć data scientistów, jak mówił Bartek, i, i to wcale nie jest takie proste. Ale są pewnie takie no-brainery, że tak się wyraży dzisiaj. No, pytanie, czy dzisiaj ktoś jeszcze chce sobie postawić sam serwer pocztowy. No, hmm. To chyba nie jest już ten czas. Czy potrzebujesz miejsca do wymiany Plików, no nie, platformy do komunikacji y, też nie. Miejsce do przechowywania kodu, to wszystko już ludzkość wymyśliła i tak jak dzisiaj widzę projekty open source'owe, żaden deweloper open source się nie myśli o tym, że będzie sam to stawiał. Jest GitHub, więc jest GitHub. Koniec. No, jakby y, ucinamy tą historię. Więc jest ileś takich pierwszych projektów, które można zacząć. Natomiast te, tematy danowe mogą być, tak jak Bartek powiedział, takie, które mogą dać naj, największą wartość, największy zwrot inwestycji. Jak zobaczycie, co robi dzisiaj Rzabka, CCC, czy wiele innych fir firm z tego zakresu, to to są firmy, które bazują na danych, żeby optymalizować swój kanał. No i, i to jest właśnie ta wartość, którą mhm. dostarczają. To, to, co jest niesamowite moim zdaniem, to jest to, że technologia bardzo często w tym zakresie jest dużo bardziej zaawansowana niż. Możliwość organizacji podążania za tymi technologiami. Dlatego, że e ten przykład danych, czyli możliwości wykorzystania danych przez organizacje za pomocą technologii są ogromne. I mówimy zarówno o wykorzystaniu tych danych, jak i na przykład procesy, procesach związanych z redukcją danych. Bo być może tych danych jest za dużo, być może one są zduplikowane i trzeba dokonać jakby deduplikacji tych danych. Być może to są procesy decyzyjne, biznesowe, które chcemy na podstawie tych danych podejmować. Ale główne wyzwania dzisiaj w tym zakresie, czyli próg wejścia z punktu widzenia technologicznego jest niższy, ale punkt, ale wyzwania związane z tym, jak dobrze zorganizować kompetencje i zespoły, na przykład pracujące wtedy na, na danych, to to jest cały czas taki obszar, w którym organizacje technologia jest na bardzo wysokim poziomie, ale organizacje muszą zawsze wnieść wysiłek w postaci edukacji, jak dobrze tą technologię wykorzystać, no bo można Wziąć najlepsze, można wziąć najlepsze rozwiązanie technologiczne, się jakie jest, ale jeżeli nie dokonamy wewnątrz organizacji tego wysiłku, to, to, to będzie ciężkie. Natomiast z punktu widzenia właśnie szeroko pojętego data science, czy wykorzystania algorytmu, no to z tych projektów, które ja w ostatnim czasie organizowałem, to największe wyzwanie właśnie było pod tytułem, jak zorganizować właściwie zespoły, jak wykorzystać tą i zidentyfikować, jakie mamy możliwości, jak wykorzystać tą technologię, która jest dostępna. Natomiast ta implementacja tych procesów, tych rozwiązań, no już jest jakby konsekwencją tych, tych decyzji. Michał. Jest jeszcze jeden element, ja myślę, o którym Bartek mówi, adopcja. Bez wiedzy technologicznej, bez wiedzy, bez przygotowania organizacji, żadna technologia nie zostanie zaadoptowana. I to jest chyba największy challenge, który jakby widzimy w ogóle w rozwoju technologicznym, że, że musimy organizację przygotować. Stąd inwestycja w rozwój pracowników, inwestycja w to, żeby oni byli w stanie wykorzystać efekty. No bo wiecie, można też zrobić bardzo złą rzecz. Skorzystać bez wiedzy i po dwóch latach stwierdzić, to nie dla mnie ja straciłem pieniądze. No tak, no bo nie wiedziałeś, jak używać tego przysłowiowego noża. E, prawda? Jak nie wiesz, jak korzystać z chmury, może zrobić sobie krzywdę sobie i swojej organizacji. Kropka. Michał, dzięki za spotkanie i ja za dziękuję. rozmowę. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury. Więcej informacji na Polska Dolina Cyfrowa.